Dzień dobry, ja nazywam się Grzesiek. Dzisiaj wraz z żoną i kolegą przeszukujemy pobliskie pola w Holandii. Mamy pozwolenia, więc możemy sobie na to pozwolić. Za moimi plecami jakiś hektar pola. Ania jest gdzieś tam. A Tomasz. Gdzieś tam był. Jest coś. Kropeczka. W sumie skończyłem już poszukiwania na tym polu. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Dość mizernie. No ale zawsze coś tam wychodzi. Znajduję chyba naparstek. Moniaka jeszcze nie mam. Czy co to jest? Taki dings. Trudno powiedzieć, czy to jest naparstek. Raczej nie wygląda. A może jakiś taki śmieszny byłby. Palec by pasował. Jakiś inny. Tu ma jakieś kółko. Może i naparstek. Idę dalej. Tomek ma jedną monetę. Ja jeszcze nic. Tuż obok. Sygnał taki poprawny. Aha, trzeba włączyć. O, gdzie się zgubiłeś? Poprawny, a tu jednak blaszka. Ale równo kwadratowa, więc może jakaś odznaka czy coś. I tu proszę. Moniak? Chyba tak. Jeszcze trochę odwrócę. Jaki zajazd. Nic nie widać. Na chwilę obecną ciężko coś powiedzieć. Tyle, że taki jakiś rozjechany, nie do końca okrągły. Coś tu zaczyna świrować, detektor. Śmieć. Czy jeszcze coś tu było? Nie, tylko ten śmieć. Ale sygnały się pojawiają, bliżej drogi jesteśmy. Tam, gdzie Tomek stoi, powiedzmy pomiędzy nim a mną, jest takie wzgórze i to przypomina drogę zaoraną. A tu się pojawiają sygnały, więc może. Znaczy, że ekipa się zbiera, chyba będą pokazywać fanty. 5 monetek, ciekawe. Gdzie? No mam, teraz rzuciłem, pokazywałem. Poka. Kurwa, teraz będę wyciągał, pan teraz skręcam. Ojejku. Teraz nie wyciągam. Miałem jednego wycierucha. Łyżki trochę. Ja same odłamki kurwa. Odłamków nie kopię. No ale one mi dzwonią tak jak moneta. Kurwa. Chyba na parstek znaszły. No to tak, tak. A jak? I srebrną monetę. Pa. Tu jest naparstek, jeszcze go nie czyściłem. No. Moniak, tu jest moje srebro malutkie. No ja. Co, znalazłeś? To znalazłeś? To srebro. No srebrko. Tak. Nie, może być srebro. Może. No, tak, też zważysz od razu. Co? Nie, srebrko może być. No przecież wiem, to srebrna moneta bita za czasów pradziada. Nie, srebro może być, ale. Może być srebro, bo to aluminium nie jest. Może jakiś z tych no. Celtów. A to też taki jakiś rozjechany przez pociąg. No takie monety bili, no to co to jest? Na parstek jest podłużna. No, na parstek jest spoko. Widzę teraz zdobienia tutaj wychodzą. Tomasz znalazł złotą spinkę do mankietu. Próbuję wyczyścić. Nie wierzę, że jest złota. Jest złota. Mi się wydaje, że jest. Ale złoty strzał na polu. Po co my go tu wzięli, Ania? Kurytka na lacie. Byśmy to sobie kiedyś sami znaleźli. Możliwe, że to złoto jest? No pewnie, że tak. Magnes nie przyciąga. Może być słaba próba, bo to wygląda na stare. Kto to teraz takie nosi? Patrz, jak ładnie się czyści. Widzi to? Ha, ha, ha.
Patrz tutaj na ten zgięciak, tu już elegancko widać. Tu. Ty daj mi to, to ja to zgubiłem. Ale tu na tym to jest, widzisz, nie jest. Ta sama spinka. To nie będzie, może było pozłatane. No ale nie przyciąga w ogóle magnes. No nie, może być, wiesz, miedź. A co? Płynkiem poleci mają? Widzisz? Złota będzie. Kto to takie, nie robili takiego za bardzo z jakichś dziadowatych metali. To jest, wygląda na solidną spinę. Ale tu jest spinka, widzisz, miedź przebłyskuje, widzisz? Ja widzę, ale aparat nie widzi. Tutaj takie coś jest. Nawet jak miedziane, to jest bogate. Wyczucam. Mokrymi usteczkami. O, no. Mokre chusteczki są najlepsze. Pozłacane pewnie było, z pewnością. 100% Tomek. Pozłacane to no, ale sprawdzić u jubilera, cóż ci szkodzi. Kiedyś już zaniosę, bo mam parę takich artefaktów. Może być słaba próba i... Tomek, no przecież ewidentnie. Tutaj to jest na pewno nie mieć. No, jest pozłacane, podejrzewam. Bo tu jest na spince, widzisz, jest miedziany ten, ale ewentualnie to jest jeszcze na jakiś nalot. No może być, jeżeli jest słaba próba, to może być nalot. Chyba to nalot jest. Nie, tu jest posrebrzane i pozłacane. No. Jest na spince. Ale to jest tak masywnie ciężkie, że ty nawet nie gadam. Ustalone, że jest to miedziana spinka pozłacana. Ale w prawie zawału dostał, już go wiózł na pogotowie. Chociaż tutaj, powiem ci z góry, ja bym powiedział, powiem ci, może to być, sam ten grzbiennik jest, ale tu to jest złoty. Przebłyskuje, nie przecina się do miedzi. No bo mo... nie, tu się nie przecina. Ale nie mieszali tak metali, jeżeli jest całe, jak coś, to by było całe złote. Spinkę do mankietu. Nie dodaje się do miedziuchy, na pewno złota. Może srebro by ktoś się odważył, ale tak to nie. Tylko, że tu jest już to prosty. Tylko, że tu jest za jasny kolor, widzisz? No, jest taki inny kolor. Inny kolor tu jest, tak. Proszę pana, w środku. Urwałeś fest, bo kto to takie coś znajduje? Ale jakie ciężkie. Gareth Apex znajduje. Garety górą. Garety górą. Gareth górą! Taki malutki guziczek. Nawet go ciężko wziąć do ręki i oczyścić. Łóżko ułamane, już stare. Taki groszek. Proszę ja ciebie. No, też cieszy, jak nie ma monet. Ładniutki sygnał. Odłamek, kurde. Czy nie? Nie odłamek. Może odłamek. Nie, to chyba taka zawieszka od ciągnika. Twarz widzę. I tak, równy sygnał. No ale już standard, odłamek. O Jezu. No i taki równy sygnał. Okej. Myślałem, że to odłamek. Ale tu coś jest. Krzyż jakiś wychodzi. 1873. Jakaś zapinka. Ciężko powiedzieć, data jest od 1873 do 1940 i tu na górze 2-1, może jakaś odznaka dla tych szczelców, albo z krzyżem, to nie wiem. Czerwony krzyż. Nie, to nie taki krzyż. Może jakaś myśliwska. No, tylko starsza. Jest także u mnie moniaczek. Tutaj wklejony. 1 centówa chyba. Ledwo co widoczna. O ile w ogóle coś widać. Koronka jest. 1 centówa.
No ale lepsze niż nic. Mocno tutaj sieje. Strasznie. Kurza mnie te pole tutaj, nie wchodzę na nic. Nie, już to sieje. Pana to. To? To, no. To jest srebro? Jo. Tak. No pewnie. Widzisz, że na ran tak się wybłyszcza? Mhm. Guziki takie, moniaka tu jeszcze znalazłem. No guzik znalazłem i 1 centa. To też jest guziczek, nie? Nie. Jagaciuka znalazłem. To jest 0,5 centa wilem. Jo. Widzę. 0,5 centa. No nie wiem, Ania, to chyba jest guzik, ale jakiś ale taki... Ale maluśki gaciok, no. Klips. Wilemik. I guzika też znalazłem. Ale to fajne, co? No. Zazdrościsz? Średnio, wolę monetki srebrne. Ja też. No, ja tam nie lubię takie fanty. Gadżety. Idziemy powoli, chodź tam. Chodź. Co tak, Ania, biegniesz? Co tak biegniesz? Dobra, puksa mieliśmy. To nasze znajdki z dzisiaj. Takie są. To wygląda na srebro. I tu jest jeszcze taka mała monetka. Nie wiem, czy ją widać. Też coś tu na niej się pokazuje. Śmialiśmy się, że celt. Może się nie będziemy śmiali. Jak sprawdzimy to dokładnie w domu. O, blaszka. Czy nie blaszka? Chyba blaszka. Ja tymczasem będę się z wami żegnał i do zobaczenia w następnym odcinku. Nała!